Generalnie cały projekt tego muralu stworzyli uczestnicy. Uczestnikami tych warsztatów są nie tylko mieszkańcy gminy Zawoni, ale także Trzebnicy. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców wzgórz Trzebnicy. Pod czujnym okiem artysty, który zajmuje się profesjonalnym malowaniem murali, Wojtek Kołacz. Wojtek trzyma jakby pieczę nad całym projektem, jest odpowiedzialny za to, co obecnie powstaje. Generalnie cały projekt Akademia Kultury jest podzielony na 4 instytuty. Obecnie jest to Instytut Sztuk Pięknych i są to warsztaty z muralu i w przyszłym tygodniu zaczynamy warsztaty z art recyklingu, na które serdecznie zapraszamy. Mamy jeszcze wolne miejsca. Nazywam się Wojciech Kołacz. Maluję murale jako otecki. Pracuję też na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i okazyjnie prowadzę warsztaty właśnie z takiej formy malarstwa w przestrzeni, czyli z murami. Tutaj są dwie postacie centralne, które są z instrumentami, czyli to są postacie, no, można powiedzieć, muzycy. Jedna trzyma gitarę, druga trzyma skrzypce. Z tym, że te postacie są ukryte w tym właśnie gąszczu geometrycznych form. Jest to takie trochę kubistyczne i chodzi też o to, żeby była jakaś doza interpretacji wśród odbiorców. Kolory zostały brane przeze mnie. Chodziło o to, żeby ta ściana zaczęła trochę żyć, trochę tutaj odcięła się od tego otoczenia. Także wybraliśmy mocne kontrasty, wybraliśmy po prostu taką żywą gamę, żeby po prostu było, no, ciekawie, kolorowo. Także no, spontanicznie zostały wybrane. Bardzo fajnie, wspaniale się współpracuje, bo są uczestnicy w różnym wieku, niektórzy przychodzą spróbować pierwszy raz, są też bardziej, można powiedzieć, zaawansowani, skupieni na pracy, więc praca, no, szybko postępuje. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Matusiak-Waberska, jestem stąd, z Zawoni i wraz z moją córką uczestniczymy w tych warsztatach muralowych. Jest to bardzo fajna przygoda, bo jest to coś nowego zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży i nawet dzieci, bo pozwala zorientować się, jak pracować z farbą na dużych powierzchniach, jak rozprowadzać ją, jak precyzyjnie wykańczać krawędzie, jak sąsiedztwo kolorów opanować. Także dla dzieci, które są przyzwyczajone do bloków tylko na lekcjach plastyki, to myślę, że jest to duży skok na głęboką wodę. Jestem Anna Waberska i właśnie przyszłam tutaj na te warsztaty muralu. No i tutaj właśnie się super czuję. No i fajnie jest ten projekt muralu zorganizowany. Tak, to pierwszy raz mój. No i jestem bardzo zadowolona z tego. Można fajnie malować, chociaż wolałbym sprayami, tak szczerze. Na co dzień maluję dosyć dużo, więc jakby takie zajęcia muralu bardzo mnie zainteresowały, ponieważ tego nigdy nie robiłam i zawsze chciałam spróbować na takiej dużej powierzchni. Myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Zabrałam ze sobą syna, też tutaj się świetnie bawi, próbuję sobie nowych rzeczy i już od razu planuję, że może pokój swój pomaluję na takie duże. Także świetne naprawdę zajęcia, super się bawimy.